Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, udało mi się dotrzeć do drugiego miejsca. Troszeczkę poszłam w sumie wzdłuż rzeki i tak jakoś trafiłam. Więc spróbujmy otworzyć kufer. Prawo, 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 prawo. Nie, raz, dwa, trzy, cztery w prawo i lewo. I nam się pojawił strażnik. Nieumarły wojownik z Warantu. Dobra, może być stary. Teraz tylko pytanie najważniejsze brzmi: w jaki sposób dostać się na tą wielką górę, gdzie musimy wejść? To jest bardzo akurat zastanawiające pytanie. Bo jak widzimy, tam przeciwnicy na górze jak najbardziej istnieją. Są tam. Tutaj najgorsze są te krzaczory, bo nie wiadomo w sumie jak iść. No ale tak jak mówię, nie wiem do końca jak wejść na górę. Już nie będziemy, wiecie, wchodzić w to. Po prostu już sobie tutaj wejdziemy. I będziemy już się tym zajmować. Te parę HP to mi chyba wybaczycie. Jak nie, to sobie to ogarniemy. Kościani wojownicy potrafią przypierdzielić mi w głowę. Więc to już nie są takie przelewki. Chociaż i tak chyba od nich tylko są gorsi poszukiwacze, nie? Chyba. No nie wiem, zobaczymy. No, zginę, jak tak dalej pójdzie. Jeszcze z cios. Dobra. Udało się, natomiast myślę, że bez pełni życia się nie obejdzie. Moi drodzy, no, miałam dla Was nagrywać po jednym odcinku dziennie. Już lecę z czwartym, bo znowu się wciągłam w moda. I to chyba dobrze, tam jest golem kamienny. Ty na szczęście nie zdążysz sobie tego schować. Szczerze mówiąc, to nie musimy każdej odnogi sprawdzać. To jest jak najbardziej chyba właściwa droga. Tylko no, ja się daję trochę obijać. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Kamienna tabliczka. No więc jednak chyba warto sobie chodzić po tych miejscach. Ja nie zdobyłam też w kolejnym odcinku jeszcze jednej do kusznictwa. Poważnie, ja już mam tyle w kuszy, że ta tabliczka to jest mi na nic potrzebna. No ale jak dają, to nie będę marudzić. Zobaczmy. Wypijmy sobie miksturki. Co ty tak wolno pijesz, stary? Dobra. Pytanie, czy tędy jest dalsza droga, czy nie? Chyba tak, bo mieliśmy tutaj rozwalonych tych. Więc zrozumiałabym z tego, że dobrze idziemy. No dawaj. Tutaj też jakiś taki niby placyk, ale chyba nie potrzebujemy tego. Oni widzę, że się biją w sumie między sobą, wygląda na to. No, tu jest, widzę, już jazda bez trzymanki w tym miejscu. O, a tędy się nie przejdzie dalej, dobra. Czyli wiemy, że chyba jednak nie tędy. Dobra, na szczęście sam ten golem idzie. No i w sumie spadł na dół. Ale on sobie akurat tutaj poradzi. Nie chciałabym, żeby mnie trafił, bo mnie przez to wyrzuci stąd.
Dobra. Trzeba się wyleczyć troszkę. Tam się ich naroiło. Słabo. Wydaje mi się, że może być ciężko się uporać z tymi panami tam wyżej. Chyba, że się zbagują, tak jak teraz, to nie. Damy radę? Nie wiem. Na szczęście damy, bo się pobagowali. Dobra. Ktoś niby jeszcze tam wyciągnął jakąś broń, ale chyba mu się... No jeszcze czego? Masakra. Ale to nie jest właściwa droga, bo nie jestem w stanie do nich dojść tędy. Więc to już mówi samo za siebie. Także... Trzeba się jakoś inaczej wspiąć na górę. Możliwe, że z drugiej strony. A jak nie, no to nie wiem. To wtedy będzie naprawdę dobre pytanie, jak tam wejść. Tutaj w sumie było przejście na drugą stronę. Kurde, golem. To jest w sumie nazywane świątynią nieba. To miejsce. Ale chyba tędy będzie dobrze wejść. Kurde, tu wszędzie są takie... ślepe te. Ale możemy sobie ułatwić życie dzięki temu. Tamtego jakbym trafiła, to też by było super. No, gorzej, że tam się od skały odbija. A tutaj? Tędy żeśmy przyszli, ale tu można wejść. Są tam mędy. A to golemy. To akurat szkoda. Ale chyba dobrze idę. No kurde, nie róbcie mi takich rzeczy. Ten się na szczęście zaciął. I już nie. Ała! Ajajaj. Niedobrze. Biegnie za mną, nie? Jak najbardziej. Dobra. Może dzisiaj, kuźwa, dotrzemy tam na górę. A, dobra, kamienni strażnicy. To może być. Was to ja akurat bardzo lubię. Dobrze. Już nie będę chyba otwierała tych kufrów tutaj, bo... Co mnie tak zbiło? Niedobrze. Dobra, trzeba się znowu wyleczyć. Okej, tam tylko strażnik sobie tupta na mnie.
Tu jest jakaś kolejna droga. Dobranoc. Kurde, rozbudowane miejscówy, no. Nie lubię bardzo czasami. Tam jest chyba jakiś kamień ogniskujący czy coś. Nie, to jest zwykłe przejście. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, 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 lewo. Wiecie co, jednak wypadałoby chyba te tabliczki pozbierać, nie? Jak taka żywotności by mi wleciała. To na pewno. Kurde, 15 to zdrowe, to jest dużo. Tylko tam nie wiem, jak wejść akurat na drugą stronę. Dobre pytanie to jest akurat. No ale możemy się wrócić na pewno tutaj. Jakaś roślina jeszcze rośnie. Ziele. Dobra. Prawo, nie. Lewo, lewo. Lewo, 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 nie, lewo, 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 prawo, prawo. Trzy w lewo, dwa razy w prawo i lewo. Kurde, widzicie, leci ten odcinek. A przed nami jeszcze wiele zostało. Dobra, zobaczymy, co tu się dzieje. Ja powinnam iść wyżej, ale możliwe, że droga prowadzi tędy. I też potrafią do mnie oczywiście strzelać. Kurwa, no oczywiście muszą mi przerywać moje strzelanie, nie? Ja pierdzielę. Bezimienny... Nie, no dobra, to nie jest bezimienny. Roland czasami ma... niskie IQ. Wiecie co, spróbujmy na razie przejść przez tamtą jaskinię tędy. Zobaczymy, jak tędy droga prowadzi. Możliwe, że te ścieżki się ze sobą łączą. Tak jest chyba w istocie, tu jest w ogóle dużo rzeczy. Dobra, tam jest golem, to zmieńmy sobie chociaż na chwilę na ten młotek, bo będzie mi dużo wygodniej się z tym bić. Właśnie, na dwa hity to jest tego. Zobaczmy. Lewo, 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 lewo. Raz, dwa, trzy, cztery w lewo, prawo. Raz, dwa, trzy, cztery w lewo, prawo, lewo. No opłaca się, są tutaj tabliczki. No a tabliczek to my akurat chcemy, nie? Tabliczki to akurat warto mieć. Kurde, to jest mag, nie? Ja pierdzielę. Się wjebałam. Ajajaj, akurat sobie wybrałam dobrze broń. Wiecie co, zanim tam podejdę, to sobie tak wyleczymy się. To po pierwsze. Po drugie zapiszemy grę. Po trzecie zmienimy broń. I po czwarte znowu zapiszemy grę. Bo podejrzewam, że on czegoś fajnego akurat pilnuje. Serio, się nie zapisałam tam. Ale jestem useless. Przecież trzeba nie mieć mózgu, żeby się nie zapisać przed jakimś arcymagiem.
Udawaj, proszę cię. Dobra. Tamten spadł, za chwilę się go pozbędę. Do widzenia. I jeszcze raz ten. To było tak. Raz, dwa, trzy, cztery w lewo, prawo i lewo. Tabliczka do życia. Scrollowanie przez ten ekwipunek to jest żart. Sorry, do zręczności to było, nie do życia. F10. I teraz lecimy szybko na tego maga. Nie kastuj tego. Dobra. Ilość jego HP jest chora. Ale by mi się przydała lepsza zbroja. Mam nadzieję, że mi król Robar da na przykład lepszą zbroję. Nie! Nie! Oh, fuck my life. Nie, pierdzielę to. Nie będę tego robić drugi raz. Nie będę. Nie mam zamiaru tego robić drugi raz. Nie powinnam w ogóle spaść. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Siła 2. Sorki, ale ja po prostu nie. W takich momentach Marwina się po prostu używa. Bo nagrywamy serię na YouTubie, a nie robimy jakieś cuda inne. Dobra, tu się widzę, że te drogi się chyba łączą. Wygląda mi to co najmniej znajomo przynajmniej. Idziemy stąd. Tu na górę. Wiecie, co mnie wkurza? Że właśnie tą broń trzeba zmieniać. To jest dla mnie najokropniejsza rzecz, bo mi się po prostu tego już nie chce robić. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Nawet nie spojrzałam, co zebrałam już, wiecie? Broń dwuręczna 2. Znaczy wiecie, fajnie, że nam gra tutaj daje boosta przed takim czymś w ogóle. Czego to przeleciało? No żartujecie se chyba. Ja mam się jeszcze z arcymagiem lać teraz. Jemu się chyba do cholery jasnej nudzi. Błagam, żeby mnie tylko nikt inny nie zaatakował od boku. Ile było expa za tego arcymaga? Bo nie pamiętam. 800 czy mniej? Tak, spróbuj się wyleczyć, to bym ci w tą pałę jeszcze 900 expa. Chociaż tyle. Jeszcze by mi kolejnego kurwa brakowało w tym miejscu. Czytaj to. Lewo, 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 prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Tabliczka do magii 3.
Podejrzewam, że gdzieś tutaj są szczawy królewskie, tylko ja ich nie zbieram, bo wiecie sami, jak to jest. Czy my jakkolwiek dochodzimy na górę? Nie wiem, obawiam się, że nie. No pojebało tą grę. Co jeszcze dostanę od was? Aha. Ta gra sobie ze mnie żartuje. Oni sobie żartują ze mnie teraz. Wiecie, co ja zrobię za chwilę? Przebiegnę obok. Tylko może nie na przyspieszeniu. Ja po prostu przebiegnę kuźwa obok. No co? Ta gra jest chora chyba. Więcej tego chujstwa dajcie tutaj. No i jeszcze poszukiwacze, tak. Ja pierdzielę. Przecież to w ogóle nie jest tego warte. Tu jest teleporter. Tylko mnie uderz, kurna. Uderz mnie tylko. Tutaj widzę, że już ktoś naprawdę popłynął, jeżeli chodzi o to, żeby strzec tą niebiańską tarczę. To chyba akurat był poszukiwacz. No nie mam niestety kamienia ogniskującego, nie znalazłam. Chociaż nie, sorry, my znajdziemy kamień ogniskujący. Ale hej, przynajmniej już jesteśmy na szczycie. No, tylko zaraz zginę. Jeżeli się nie wycofam niżej. Ale jaja, nie? Oh. No dawaj, nie mam całego dnia. Kurna. Dobra. Udało się. Uff. Ale tych magów to twórcy przegięli. Żeby jeszcze takie cholery mi tutaj na górę zapraszać. Poszukiwacze pewnie, nie? Tak. Dobra, została jedna osoba na górze. Jedna. Ja pierdzielę, niemożliwe to jest. Ja już tych arcymagów tam zostawiam. Nie potrzebuję tego expa. Na pewno nie tyle. Tu w ogóle widzę, jeszcze mi każą jakieś robić slalomy, kuźwa między tymi. Od okej, szaf królewski. Dobra, to akurat może być, bo szaf tu mogę przyjść.
Dobra, jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Mamy głównego antagonistę. Teraz poznasz prawdziwą moc mego pana. Nic cię już nie uratuje. Tutaj trzeba sobie z nim poradzić właśnie taką oto metodą. Tylko niech mi go nie odznacza, błagam. Dramat, nie? Masakra. Do widzenia. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo. Kamień ogniskujący. Na dole mamy tam gniazdo do kamienia. Dobrze. Używamy. Powinniśmy mieć wszystkie ornamenty. Został nam bo ostatni. Tak, i teraz możemy przekręcić. No i co? What now? Brama poniżej jest jakaś, dobra. Nie zwróciłam uwagi na żadną bramę, ale dzięki za info. Ja pierdzielę, mamy ją. Zrobiłem to. Niebiańska tarcza jest w moim posiadaniu. Zanieś ją Amenofisowi. Proszę mi to pokazać. 25 ochrona przed wszystkim. Bardzo dobra tarcza. Jeszcze ogarniemy kwestię tego kamienia, żeby go zamontować. Kurde, udało się. Niewiarygodne. Kompletnie. Tyle krwi, tyle potu wylane. Niewyobrażalne. Wyobrażacie sobie, jakby po tym wszystkim nasz bohater nagle poległ? Ale to by była ironia losu. Nie wiem, co zrobiłam, ale... Ale to nie działa? XD? Ten w świątyni do niego nie prowadzi, no bo to jest ten, co prowadzi do świątyni, więc to jest akurat logiczne. Uff, dobra, moi drodzy, możemy stąd spadać. Lecimy w takim razie od razu na Albatrosa, myślę. I lecimy do widzącego naszego kochanego. Opuszczamy warant. Tak, 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 jasne, stary. Nie zastanawiaj się nad tym. Chryste, panie, udało się. Nie powiem, bo o to właśnie chodzi, że jakiś święty artefakt powinien być dobrze strzeżony, ale... Ale nie, po prostu. Korinis, tak. Ale to już było trochę przegięcie, musicie przyznać. Ilość tych przeciwników, ich jakość, że tak się wyrażę, to już było chore. Chore, po prostu chore. A najgorsze jest to, że ja cały czas nie mam żadnej, nie wiem, lepszej zbroi czy cokolwiek, więc to już jest w ogóle chore.
Jaskinia Ogrów. Mam nadzieję, że naprawdę dostanę za jakieś swoje tam zasługi od Baldwina, czy od samego króla jakąś lepszą zbroję, bo bieganie z tym shitem na tak późnym etapie gry to jest bez sensu. Dobra, trzeba zrobić taktykę pod tytułem, nie takim, bo to była głupota, pod tytułem Obóz Piratów. W ogóle to jest głupie, że do Amenofisa nie mamy teleportera, nie? To akurat ktoś bardzo spierdzielił, bo powinien być. Znaczy rozumiem, że nie ma z jednej strony, bo tutaj mamy, nie? Ten i po prostu jak już tu wylecimy, to jesteśmy praktycznie u niego. Więc troszkę rozumiem, ale z drugiej strony i tak uważam, że powinien taki teleport być. Byłem w ukrytej świątyni i znalazłem niebiańską tarczę. Oto ona. Zatem ukryta świątynia naprawdę istnieje. Jednak cuda wciąż się zdarzają. Możliwe, że zabranie niebiańskiej tarczy ze świątyni było błędem. Tam przynajmniej była bezpieczna. Oby tylko Adanos nie był na nas zły z tego powodu. Nie była już tam bezpieczna. Słudzy Beliara już tam byli. Co za hańba. Stworzenia Beliara w tym świętym miejscu. Wygląda na to, że faktycznie szukali niebiańskiej tarczy. Początkowo myślałem, że szukają tylko szponu. Chcieli ich obu. Chcesz artefakt? Szczerze mówiąc, wcześniej o tym nie myślałem. Jest mało prawdopodobne, aby taki stary człowiek jak ja był w stanie obronić tarczę przed napastnikami. Nie znam też odpowiedniej kryjówki dla artefaktu. Myślę, że lepiej ty zachowaj tarczę. Ja. Tak, udowodniłeś, że jesteś godny i wystarczająco silny, by chronić artefakt przed sługami zła. Wierzę też, że artefakt ci się przyda. Tak czy siak. Po prostu zostawisz mi ten boski artefakt. Myślisz, że jestem awatarem Adanosa. Nie wiem, czy służysz Innosowi czy Adanosowi. Ale wiem, że nigdy nie będziesz służył Beliarowi. W ten sposób nie nadużyjesz mocy, którą dał ci Adanos wraz z tarczą. Nie, cóż, wszystko już zostało powiedziane. Podążaj dalej za swoim przeznaczeniem. Możesz, nie potrzeb... Dobra, dzięki. Widzący. Niebiańska tarcza. Dobra, no tak szczerze mówiąc, to chyba wypadałoby pogadać sobie z Merkuriusem. Dlatego ruszymy do Jaskini Ogrów. Wydostaniemy się, tepniemy się z powrotem, no i na warant, bo tam jeszcze mamy cały grobowiec do zrobienia. Także ruszajmy. Wysepka z waranami. Witam. Akurat się też robi wieczór, także możemy się przekimać potem na statku. Wracamy sobie na statek. Siema, wywaliło mnie. Zajebiście. Kurde no, tak nam się tak ładnie ten zmniejszył dziennik, że to jest aż niebywałe. Dokąd płyniemy? Na warant. Gdzieżby indziej. Zobaczmy. Czyli tak, do obozu Sajda teraz, no a potem do Doliny Ważdodzie. Tak sobie myślę, że będziemy mogli już zakończyć ten wątek fabularny na ten rozdział. Obóz koczowników. Ty nie chcesz o tym słyszeć w ogóle, stary? Naprawdę? To co ja mam zrobić? Ej, dziwne akurat to jest. Przecież już mamy tarczę i wszystko. Dobra, no nie wiem, może się to później ogarnie. Zobaczmy, co my tu mamy. No nic, trzeba się udać do tego. Dobrze, no to niech i tak będzie. W takim razie od razu do obozu w dolinie. I teraz tak, gdzie to było? W którą stronę? Pamiętacie? Bo ja nie za bardzo. Czy to było tu na północ, czy tam na wschód? Chyba na północ.
Mam nadzieję, że dobrze idę. Kluczek mamy, wszystko żeśmy w sumie zrobili. Siema. Ja chyba powinnam z nim pogadać, ale mało mnie to obchodzi. W sumie. O właśnie, tędy. No i tu już mamy wszystko pootwierane, bo sobie o to zadbałam wcześniej. W sumie moglibyśmy sobie tędy zeskoczyć na dół. Nawet za bardzo nie oberwałam. Zobaczymy. Jestem ciekawa tego bardzo, jak to będzie wyglądało. Ale to jest akurat zajebiście zrobione. Bardzo mi się ta miejscowa podoba. Mamy jakiś... Więcej chyba przeciwników się pojawiło niż wcześniej. Zobaczmy. Dobra, jesteśmy w grobowcu. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tu nie mamy kluczy. Możliwe, że w tej skrzyni będą. No to nie skrzynia, tylko trumna. O kurde, siema. A ty się pojawiłeś, bo otworzyłam trumnę, czy... Tak, pojawiają się. Ja nawet nie widzę, co jest na tych trumnach napisane, nie? Spoko. Pamiętacie, jak pierwszy raz żeśmy się spotkali z tymi i tymi? To jest aż niebywałe, że teraz oni się wydają być tacy normalni. O, tu się nikt nie pojawił, dobra. No chodź. Ej, on ma więcej HP? Czy mi się tylko wydaje? Oni się chyba z każdym grobem... coraz silniejsi pojawiają. Mi się wydaje. Nie wiem, ale gorzej, że nie zwróciłam w ogóle uwagi, czy zdobywam jakieś klucze, czy nie. Zaraz się trzeba będzie wyleczyć, bo mam mało HP. O, to się musi dopiero otworzyć. To ciekawe akurat. Się też nikt nie pojawił. I tutaj też nie. Dobra, grobowiec. No tak, mamy podążać za ogniem. Była taka inskrypcja, nie? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tu klucza nie mamy. Może podążać za ogniem znaczy to, żeby jakąś pochodnię dotknąć, która się nie świeci. Weźmy jeszcze raz, zerknijmy na to. Stara księga, co to jest w ogóle? Wielki mistrz, Balhantszar, wielki wybraniec, mogący odgadnąć tajemnicę wiecznego życia i nieograniczonej potęgi. Ten, któremu starczyło sił położyć kres słabości i bólowi od tego dnia aż po wieki wieków. Nawet o swoje życie nie musi się obawiać, ponieważ od tej pory jest on nieśmiertelny. Ponieważ wielki Bal był mądry, to poznał, jak poskromić ból i samą śmierć, więc zamknął to w swoim kamieniu duszy i ukrył w tajnym miejscu.
Tylko ten, który zdoła dopłynąć do mrocznej groty na głębokim morzu, znajdzie tam to, co musi zostać zniszczone, aby przerwać życie wielkiego mistrza. Więc jak go pokonać? Dobre pytanie. Ale tak, szukamy tego... Pochodnie, nie tylko do oświetlenia, ale znaczenie w ich ustawieniu. Ciekawe. No ale one są akurat normalnie poustawiane, nie? Gorzej, że tutaj coś jest. I tutaj się nie da wejść. Wiecie co? Jeszcze mieliśmy jeden liścik chyba. To nie. To była ta w sprawie grobowca. Dramat z tym leczeniem jest. No i to też jest dramat. Taka ilość kościanych wojowników mnie zabije. Chyba. Albo i nie. Dobra, jeszcze jeden wystarczy i możemy go przyjąć na klatę. Dobra, tam jest ich jeszcze więcej. Dobra, może być tak. Oni tutaj będą musieli podejść sobie. Tak jak myślałam, jeden jest magiem. To było do przewidzenia. Na szczęście nie używa tchnienia śmierci. I jest dużo słabszy. O kurde, nam się zjawił ten. Jakąś mapę zebrałam. Co to za mapa? Mapa niezbadanej wyspy. Rozumiem. Kurde, gościu tam odpierdziela manianę. Dobra, no ale trzeba z nim pogadać, nie? Kim jesteś? Jeszcze się pytasz. Czy to nie mnie poszukujesz w tym grobowcu? Beyelhantzar. Więc magowie zdołali cię ożywić. Jak widzisz. Ale przed tobą jest tylko mój duch. Moje ciało jest bardzo daleko stąd. A gdzie ciało jest? Choć nie mam powodów obawiać się ciebie, marny robaku, jednak to nie twoja sprawa. Powiem tylko jedno, nie ma ciała w Arancie. Więc na próżno tu szukasz. Co zrobisz? Beliar kazał mi dokończyć sprawę, zaczętą przez jego awatary. Co masz na myśli? Zniszczenie świata. To się nie stanie. Powstrzymam cię. Ha. Spróbuj, jeśli chcesz. Nawet teraz mógłbym cię zabić tutaj, na miejscu. Ale najpierw chcę, abyś sobie uświadomił, jak wielka jest moja potęga. Moje hordy, obudzone ze snu przez mój zew, atakują wasze pozycje na całym świecie. Nieumarli zniszczą każdą istotę. Wszyscy, którzy służyli Innosowi, padną przede mną. I moim pierwszym celem stanie się ta przeklęta ostoja paladynów, Etechaanos.
Co? Więc Etechanos zostanie starte z powierzchni Ziemi. Tak będzie. Mój sługa Finister dowodzi atakiem na wyspę. I nie będziesz w stanie jej uratować. Ty marny tczurzu. Chodź i walcz ze mną. I wtedy zobaczymy, kto jest silniejszy. Ha ha ha. Tak bardzo pragniesz swojej śmierci. Ale nie nadszedł twój czas. Jeszcze się spotkamy. Rozdział 6. Kraj w zagrożeniu. Kurde, zawsze mam ciary, jak jest ta muzyczka, nie? No i coś, zostawił nas tutaj tak po prostu. Zajebiście. Dobra, nie wiem, jak to przejście się otwiera, natomiast nie znalazłam tutaj otwarcia. Czy ja mogę teraz wchodzić tu? Mogę, znalazłam kluczyk. Tu mamy jakieś fajowe eliksirki. Także zobaczmy. Rozumiem. Tam zobaczymy zaraz, co jest po drugiej stronie. Nie pulpit, chłopie. Skrzynkę. Tu jeszcze coś jest, żuwaczki. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Okej, teleport do obozu? W dolinie? A po co mi to, jak ja już to mam? Serio zostawiliście takiego moba dziadowskiego w tym miejscu? Kurde, teraz pytanie, czy wychodząc stąd ja w ogóle... Nie wiem, nie będzie ktoś czekał na mnie, żeby mnie zaatakować. W ogóle się noc zrobiła. Zobaczmy. Grobowiec. Świątynia. Ciało Balhantszara zostało gdzieś zabrane i znajduje się w bezpiecznym miejscu z dala od Warantu. Jego duch pojawił się przede mną i odgrażał się tym, że ześle na świat hordę nieumarłych i zniszczy wszystko, co żywe. Pierwszym jego celem stanie się Athanos, gdzie skierował jednego ze swoich generałów, kościanego lorda Finistera. Teraz wiem dostatecznie dużo. Muszę wrócić na statek i zameldować o wszystkim Baldwinowi. Zanim wypłyniemy w morze, muszę mieć ze sobą wszystkie kamienie teleportacji z Athanosu. Przede wszystkim z biblioteki, aby móc porozmawiać z Sejanem. Dobra, mieliśmy Patarę sprawdzić, tak? Dobrze, że przyszedłeś. Dzieje się tu coś strasznego. Tak. A co takiego? Na wybrzeżu nagle pojawiły się jakieś dziwne, przerażające istoty. Wydaje się, że kogoś szukają. Gdy jeden z rybaków podszedł do nich zbyt blisko, natychmiast go zaatakowały. Ledwo udało mu się uciec. Co to za istoty? Możesz je opisać. Wyglądają jak nieumarli. Wszystkie noszą ciemne szaty i sprawiają wrażenie, jakby dopiero co wyszły z grobu. Może, masz rację. Ilu ich jest? Gdzieś około tuzina. Może trochę więcej. Nie liczyliśmy ich dokładnie. Musisz nam pomóc się od nich uwolnić. Inaczej zaatakują osadę. No dobra. Pozbędę się tych twoich nieumarłych. Dziękuję ci. Powiadom mnie, proszę, jak już będzie po wszystkim. Takie przerażające istoty jeszcze nigdy nas nie nawiedzały. Dobra, stary. Spokojnie. Armia. To nie, świątynia. Aram, tak jest. Gadamy z Aramem. No wygląda, że nie jest w porządku. Na wybrzeżu, ta. Dobra, tylko ja potrzebuję przede wszystkim się przespać, żeby był ranek. Kurde, no. Na wybrzeżu. Mam nadzieję, że nie w jaskini. O matko bosko. Ta gra mnie chce chyba wykończyć. No jeszcze magów. Powaliło chyba kogoś. Chyba kogoś powaliło nieźle. Tuzin magów jeszcze chyba. Dobra, nie. Dwóch magów, ale to i tak jest przesada.
Tam da się wejść w ogóle na górę? Kurde, tych silniejszych mi gradała, nie? Dobra, ale jeszcze myślę, że to zrobimy na koniec. Odcineczka. Masakra. Co ty robisz, cholera jasna? O, to są ci silniejsi magowie. Wysłannik mistrza. No dobra. Pytanie, czy jest ich więcej? Bo w teorii nie dostałam żadnego wpisu, a w praktyce ich już nie widzę, więc... Nie wiem. Czy dobrze rozumujemy? Czy ja dobrze rozumuję? Gdzie jest nasz staruszek? Stoisz tu dalej? Tak. Jeszcze? Znaczy, wiem, że mówił, że tuzin, ale... No chyba, że są w dwóch grupach. Jedna była na przykład tutaj, a druga jest tam dalej. Przy na przykład łodzi. To by miało sens jak dla mnie wtedy. Kurde, nie? Na Athanos będziemy wracać. To jest rzecz, której naprawdę nie mogłam się w życiu doczekać. Powiem wam, żeby wrócić na Athanos. Bo to naprawdę jest ciekawe. Ja pierdzielę, jaka fortyfikacja, nie? Tylko, że tutaj się nie ma gdzie schować. Niedobrze. Co to za pierścień? Dziadostwo jakieś. Kurde. Dali mi dużo do many eliksirów, widzę, stałych. Ale tylko trójeczki. Ciekawe. No i jeszcze z tymi łukami. O, tu mamy na szczęście kamienie, to możemy się zabawić trochę. Zapraszam. No, ale stary, no, nie mów mi, że nie trafisz. Dobra. Powinno być dobrze w miarę. Tylko widzę, że strzelam komuś chyba w tyłek, bo... się tak źle strzela, że nie ma w ogóle, wiecie co, opcji żadnej. Dostanę zaraz w łeb. Kurde, ktoś żółwiki aż spalił, nie? Ajajaj. Ajajaj, kto to wymyślił wszystko, no. Jakie useless shit. No, mogę zaznaczyć. Dawaj, dasz radę, jestem pewna. Ty jesteś taki tępy, nie umiesz strzelić wyżej trochę? No, no jasne. Po co wyżej strzelać, nie? Chyba jednak wolne celowanie by tutaj się lepiej sprawdziło, nie? Dostanę zaraz. Co tam, moi drodzy, jak się bawicie? Ja się zajebiście bawię. Obrywając w głowę. No stop. No ale nie było, kurwa, no. Aha. No tak. No tak, no przecież. Dobra, trzeba się wyleczyć, zanim w ogóle do nich podejdę, prawda?
Tylko panowie weźcie, zaczekajcie, co? Ja się tutaj skipnę. Zaraz do was podejdę. Nie no. Bravissimo. Kurwa, schowaj ten łuk, bo ci... No ja pierdzielę. Będzie dętka zaraz. Jak nie od jednego dostanę, to od drugiego. No, ale dostałam w głowę. Nie da się, trzeba się wyleczyć. Po prostu nie ma innej opcji. Najpierw do tego zafajdanego, który strzela. Oni są, kurna, z krytem na dwa uderzenia. A tak potrafią zrobić mi z tyłka jesień średniowiecza, że tragedia. Do patary mnie tepnij. Już. Pozbyłem się tych upiornych szkieletów. Chwała Adanosowi. I oczywiście tobie. Po prostu kamień z serca mi spadł. Szkoda, że jesteśmy tacy biedni, bo inaczej. Nie przejmuj się. Najważniejsze, że niebezpieczeństwo minęło. Tak, to prawda. Dzięki ci wielkie za pomoc. Odtąd będziesz zawsze mile widziany w naszej osadzie. Uważaj na siebie. Aha, to wcześniej nie byłam mile widziana. Dobra, rozumiem. Okej, na Albatrosa. Idziemy do Baldwina. I zobaczymy, jaki będzie wniosek z tego wszystkiego. Chwała Innosowi, że pomyślnie wróciłeś z powrotem. Już się bałem, że czarni magowie odkryli twoją podwójną grę. Na szczęście, nie. Dobrze. No nie odkryli, bo już nie żyją. Światu zagraża wielkie niebezpieczeństwo. Byłem w grobowcu. Tam pojawił się duch Beyelhantszara. On powstał z grobu i wraz ze swoimi kościanymi wojownikami chce zapanować nad całym światem. Na Innosa. Natychmiast musimy coś zrobić. Dowiedziałeś się może, co jest celem jego ataku. Chce zniszczyć Etechaanos. Obawiam się jednak, że jego hordy uderzą także w inne miejsca. Etechaanos. Niech Innos ma nas w opiece. Ta twierdza to ostatnia opoka paladynów w wojnie z hordami Beliara. Jeśli Etechaanos padnie, nie będzie już nadziei na zwycięstwo w tej wojnie. Jak tylko skończysz z wszystkimi sprawami w Arancie, musimy jak najszybciej udać się na Etechaanos. Dobra, moi drodzy, umówmy się tak, że w kolejnym odcinku podniesiemy kotwicę. Dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. No, kolejny odcinek nam się, widzę, szykuje nieźle. Mam nadzieję, że będziecie wyczekiwać. Myślę, że będzie 6 rozdział bardzo ciekawy. Dzięki i cześć!